Każda rozpoczynająca dietę osoba wie, że owoce, warzywa, orzechy, nasiona, chude białka pomagają dłużej pozostać sytą i to także sposób odżywiania, który wspiera zdrowy styl życia. Jednakże tylko dlatego, że jesz zdrową żywność, niekoniecznie oznacza, że możesz jeść nieograniczoną jej ilość i nadal chudnąć. Dzieje się tak, ponieważ niektóre zdrowe produkty ze względu na swoją objętość mają wyższą koncentrację kalorii niż inne produkty. Dlatego oglądnij to wideo do końca i poznaj 5 pełnowartościowych produktów spożywczych, które mogą spowolnić Twoją utratę wagi. Gotowa? No to zaczynamy! Chociaż jest pełne zdrowych tłuszczów, nadal zawiera kalorie. Jedno pełne awokado to około 320 kcal w zależności od wielkości. To samo tyczy się guacamole, bo 2 łyżki stołowe tego smakołyku to około 50 kcal, a większość z nas za jednym posiedzeniem zjada mniej więcej połowę szklanki, jeśli nie więcej, co z łatwością może wynosić nawet 400 kcal. Ponadto pokarmy, które zanurzamy w guacamole, takie jak chipsy kukurydziane, czy nawet smarując nim pieczywo, dodatkowo zwiększają liczbę kalorii. Jeśli zatem kontrolujesz swoją wagę, zalecam również kontrolowanie spożycia awokado, bo to tak naprawdę robi różnicę. Nie bez powodu są one nazywane słodyczami natury. Chociaż suszone owoce są całkowicie naturalnym pożywieniem, mają również większą gęstość kalorii niż zwykłe owoce. Całe owoce są lepszym wyborem, ponieważ oferują większą objętość w porównaniu z taką samą ilością kalorii suszonych owoców. Bo na przykład jedna szklanka świeżych moreli pokrojona na połówki zawiera około 86% wody i 48 kcal. Z kolei podobny kubek suszonych moreli zawiera znacznie mniej wody i około 212 kcal. A ta mniejsza ilość wody przekłada się na odczucie sytości po zakończeniu jedzenia. Dlatego, aby uniknąć przejadania się, jeśli nie śledzisz kaloryczności diety, przestań podjadać suszone owoce bezpośrednio z opakowania, a zjadaj je jako dodatek do pełnowartościowych posiłków, co pozwoli zjeść ich zwyczajnie mniej. Orzechy są pożywną przekąską lub dodatkiem do posiłku, ale są niezwykle kaloryczne. Podczas gdy tłuszcze w orzechach zmniejszają ryzyko chorób serca, całkowita zawartość tłuszczu i kalorii jest ważna, jeśli kontrolujesz swoją wagę. Masło orzechowe jest często reklamowane jako wysokobiałkowa żywność pochodzenia roślinnego, ale ponieważ jest tak pyszne, może być trudno trzymać się tylko jednej porcji, będąc nie tylko na diecie. A jedna porcja to z reguły 2 łyżki stołowe, czyli około 200 kilokalorii. Więc jeśli próbujesz schudnąć lub utrzymać wagę, dobrym pomysłem jest odmierzenie porcji orzechów lub masła orzechowego, a następnie schowanie opakowania głęboko w szafie, aby łatwo nie stracić kontroli. Jasne? Ponieważ dieta keto ma coraz więcej zwolenników, to wielu amatorów tej diety nadużywa spożywanie ilości różnych rodzajów olei. I owszem, spożywają dużo zdrowych tłuszczów, ale często niestety w nadmiarze, a potem zastanawiają się, dlaczego przybierają na wadze. I dlatego należy pamiętać, że jedna łyżka oleju roślinnego zawiera około 14 g tłuszczu i aż 126 kcal. Dlatego nawet jeśli nie jesteś na diecie keto, to dobrze jest zwracać uwagę na to, ile oleju wlewasz do posiłku lub używasz do gotowania. I chociaż ekstrakt z kakao, znajdujący się w ciemnej czekoladzie, zawiera związki bioaktywne, takie jak flawenole, które chronią serce przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, to 25 g gorzkiej czekolady zawierającej co najmniej 85% kakao daje w przybliżeniu 150 kcal. I pomimo, że spożywanie czekolady ma swoje zalety dla zdrowia, przed spożyciem należy wziąć pod uwagę kalorie w niej zawarte. Bo tylko dlatego, że jest to zdrowa opcja, nie oznacza to, że możesz
ją bezmyślnie spożywać, bez ryzyka przyrostu masy ciała. I jak sama widzisz, istnieją, jak to się mówi, zdrowe pokarmy o dużej zawartości kalorii, które mogą być łatwe do przejedzenia, ponieważ zazwyczaj są smaczne i nie zajmują tak dużo miejsca w żołądku. A kiedy problemem jest kontrola wagi, te dodatkowe kalorie, które podjadasz między posiłkami, mogą być tym czynnikiem, który hamuje Twoje postępy. I choć ciężko oduczyć się jedzenia przekąsek między posiłkami, to mam na to sposób. W tym wideo dzielę się wskazówkami, które pomogą Ci wyeliminować te niepotrzebne kalorie, zachować zdrowsze podejście do żywności i naprawdę cieszyć się tym, co jesz. Dlatego oglądnij teraz to wideo i uzyskaj kompleksową, żywnościową, dietetyczną strategię. Okej? Okay?